Spotkanie dzisiejsze to wyraz kolejnego etapu współpracy konferencji polskich politechnik i oczywiście portugalskich. Spotykają się prezydia po to, żeby przygotować tematy na szczyty plenarne. Ustaliliśmy, że taki szczyt odbędzie się na Politechnice w Białymstoku w połowie czerwca. Mówimy o faktach dokonanych, o tym, co udało się zrobić, a przede wszystkim o tym, co przed nami. Myślę, że gdyby się nam udało podpisać te umowy w tym roku, to zapewne w przyszłym roku albo najdalej za 2 lata mielibyśmy pierwszą falę produktów w postaci naszych absolwentów zaopatrzonych w dyplom portugalski i portugalskich absolwentów zaopatrzonych w dyplom polski. Delegacja portuguesa. Jesteśmy tu dzisiaj w ramach kontynuacji współpracy, porozumienia o współpracy, które podpisaliśmy około 2 lat temu z Krputem. Natomiast ja jestem przewodniczącym Rady Koordynacyjnej Politechniki Opolskich i każde nasze kolejne spotkanie ma na celu pogłębianie tych wytycznych z porozumienia.